Dzień dobry, tu Anai. Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej nowej serii Anai lubi Art Journal. Witam Was tym bardziej radośnie, że mamy już nowy miesiąc, czyli postanowienie nadal trwa, sprawa jest poważna, ja czuję się bardzo, bardzo zmotywowana i no właśnie, ten tydzień był u mnie tygodniem szalonym i tygodniem tysiąca zmian i tak naprawdę ten dzisiejszy wpis zrobiłam bardzo na szybko. No właśnie, ale czy to coś mu ujmuje? Czy efekt jest gorszy? Wydaje mi się, że nie. Chociaż zdradzę Wam już teraz, że popełniłam kilka błędów albo kilka takich niedoróbek. Ale jak to zwykle w życiu bywa, okazało się, że właśnie te błędy czy niedoróbki stały się tymi elementami, które sprawiły, że ten efekt końcowy podoba mi się jeszcze bardziej. Więc to jest tym bardziej taka zachęta, którą bardzo, bardzo, bardzo bym chciała Wam przekazać, żebyście się nie zrażali tym, że coś Wam nie wychodzi. Jeżeli coś Wam nie wychodzi, jeżeli coś poszło inaczej niż myśleliście, niż planowaliście, to jest to doskonała okazja do tego, żeby zobaczyć, co z tego można wyciągnąć, co dalej można z tym zrobić. Jeżeli coś Wam się, nie wiem, rozerwie, urwie, zaplami, nie wyrzucajcie tego do kosza, zastanówcie się, co dalej, co teraz. Ale pierwsza rzecz najważniejsza. Mówiłam sama ostatnio, że nie chcę sobie tutaj narzucać jakichś ograniczeń i wyzwań i tak dalej. No i oczywiście tydzień później przeczę sama sobie, bo zaczęłam od wylosowania kart. To są takie karty inspiracji, które ja sobie kiedyś zrobiłam. Generalnie moja koncepcja była taka, że są na nich polecenia, mogę sobie wylosować różne karty z trzech różnych kategorii i one jakby podpowiadają mi, co mam zrobić, więc jeżeli przychodzi taki moment, kiedy nie mam weny, nie mam pomysłu, nie chcę się zastanawiać, co mam robić, albo kiedy jest taki moment, jak Wam mówiłam ostatnio, że łapię się na tym, że robię podobne rzeczy w kółko, to też jest dobry moment, żeby właśnie przełamać taką wenę. Oczywiście, no, jak wylosujecie karty, które Wam nie pasują, można próbować oszukiwać. Ja w tym wypadku nie oszukiwałam, to znaczy wylosowałam karty i bardzo szybko, w minutę, dwie, przygotowałam sobie potrzebne rzeczy. I tak, jeżeli macie ochotę zainspirować się tymi właśnie wylosowanymi przeze mnie kartami, bardzo serdecznie Was zapraszam. Nie wiem, czy to będzie regularny jakiś taki cykl. Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, jesteśmy w tej przygodzie razem i umówmy się, że jest to jazda bez trzymanki. Co tydzień tak naprawdę może się okazać, że moja koncepcja się zmienia. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej przygodzie dalej. No więc tak, nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, ale w tym tygodniu wylosowałam kartę inspiracji i moje karty mówiły o tym, że mam użyć wycinków z gazet, mam użyć koronki albo materiału i padło pytanie, jak się dzisiaj czujesz. Szczerze mówiąc, kiedy robiłam ten wpis, to miałam ochotę krzyczeć I'm so excited i w ogóle wrzucić Wam tutaj odpowiedni podkład muzyczny. Parę godzin później, kiedy nagrywam ten voiceover, poziom mojej energii spadł już zdecydowanie niżej. No ale tak, tak, właśnie taki to był tydzień, dość szalony, ale no właśnie, jak macie szalony tydzień i nie macie czasu, to sięgnięcie na Art Journal na pół godziny i ustalenie sobie, robię po prostu rzeczy szybko i nie zastanawiam się nad nimi, jest bardzo dobrym pomysłem. Okej, temat drugi, koronka. Nie chciałam używać koronki tutaj, wklejać koronki po prostu, ani materiału. Tak jak mówiłam we wcześniejszych odcinkach, mój Art Journal, ten akurat, przeznaczony jest do wpisów jak najbardziej płaskich. Staram się nie budować tutaj warstwowych kompozycji. No, założenie jest takie, że będę tę serię robić przez rok. To oznacza około 50 odcinków. I około 50 wpisów. I jakbym zaczęła na każdej kartce naklejać jakieś rzeczy typu koronki i tak dalej, no to bardzo szybko okazałoby się, że mój Art Journal nie da się zamknąć.
a to nie jest coś, czego bym chciała. No, w związku z tym staram się robić płasko, ale właśnie koronka i płytka żelowa wydały mi się świetnym połączeniem. Sięgnęłam po płytkę żelową, sięgnęłam po koronkę, sięgnęłam po różową farbę, posmarowałam płytkę farbą, nałożyłam na nią koronkę, podociskałam, żeby ona dobrze wchłonęła tą farbę. W ten sposób powstał wzór na płytce żelowej. Odczekałam chwilę, żeby ta farba wyschła, a następnie nałożyłam warstwę białej farby, która służy tutaj jako rodzaj nośnika, czyli pozwala mi przenieść tę zaschniętą różową farbę na kartkę. Tak też właśnie to uczyniłam. Tu mała podpowiedź, jeżeli nałożycie za dużo farby, tej białej, to dobrze jest odczekać chwilkę. Ja odczekałam tutaj kilka minut. Generalnie nie chciałabym się rozwodzić za bardzo o monoprintingu, bo nagrałam o tym kilka odcinków już tak naprawdę tutaj na kanale i też dość wyczerpującego live'a na zielonych kotach, także nie będę tutaj się zbytnio rozwodzić, ale chciałam przypomnieć, że jest to fajna metoda i można ją też w art journalu jak najbardziej wykorzystać. Kolejny etap, wycinki z gazet. Ja nie kupuję gazet od dość dawna. Tutaj możecie zobaczyć jakiś bardzo stary, sprzed kilku lat, egzemplarz Twojego stylu, który kupiłam kiedyś właśnie pod ten cel, żeby mieć coś do ewentualnych wycinków. Proces znajdywania tych wycinków był mega spontaniczny. Mój wzrok padał na coś i po prostu szłam za ciosem i wycinałam. Wycięłam dwa napisy, wycięłam jakieś jedno zdjęcie, ale potem stwierdziłam, że inne pasuje bardziej. Jeden z tych napisów to jest oczy szeroko otwarte, do tego były oczy Fridy jako taka jakby lornetka. Wydało mi się to świetnym połączeniem i po prostu działałam dalej. No i właśnie, w związku z tym, że działałam bardzo szybko, bardzo spontanicznie i bardzo w pośpiechu, to przykleiłam sobie tę kobitkę niezbyt dokładnie. To po pierwsze, niezbyt dokładnie ją przykleiłam, a po drugie, nie dałam jej czasu, żeby porządnie wyschła, żeby ten klej wysechł. Ja używam tutaj zazwyczaj kleju w sztyfcie. Jeżeli się zastanawiacie dlaczego, to dlatego, że on ma najmniej wilgoci w sobie, czyli do takiego przyklejania bardzo cienkich elementów, a umówmy się, że papier gazetowy jest bardzo cienki, to on się fajnie nadaje, bo nie marszczy tak bardzo papieru. No właśnie, ale potem jak sięgacie do swojego słoja z pędzlami i wodą i niedokładnie odsączycie taki pędzel, także on jest bardzo mokry jeszcze, i zaczniecie smarować gesso na wierzchu, a tak jak powiedziałam, papier jeszcze nie jest wyschnięty i tak dalej, no to jest szybki przepis na katastrofę. I tak się wydarzyło właśnie tutaj. Papier, zwłaszcza w okolicach twarzy, bardzo mi się pomarszczył, a im dłużej machałam tym pędzlem, tym bardziej się niszczył. W związku z czym na twarzy tej jakże uroczej pani powstały takie bardzo widoczne zmarszczki. Zmarszczki i marszczenia. Ale w efekcie końcowym, i zachęcam Was bardzo, bo na końcu filmu zawsze wrzucam już zdjęcia gotowej, wyschniętej, wysuszonej pracy, efekt końcowy podoba mi się bardzo i podoba mi się tym bardziej, że nigdy w życiu bym sama nie wpadła na taki efekt. Nie jestem w 100% pewna, czy uda mi się go powtórzyć kiedykolwiek dokładnie w taki sam sposób, ale no, szalenie mi się podoba. Dla osób, które lubią takie podniszczenia, myślę, że to może być fajny tip, fajna podpowiedź. No właśnie, no i jak przykleiłam panią, przykleiłam napisy, zagessowałam wszystko przezroczystym gesso. Znowu, pytanie, dlaczego używam tak często przezroczystego gesso? Bo ono jest strasznie uniwersalne, można je wykorzystywać do różnych rzeczy. Ja przypominam, że zawsze każdą stronę, którą robię wcześniej, właśnie tym przezroczystym gesso pokrywam.
I robię to przede wszystkim dlatego, że ja nigdy nie wiem, co będzie dalej. Nigdy nie wiem, co mi przyjdzie do głowy podczas tworzenia i chcę być przygotowana. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, macie taką stronę i nakładacie na nią stemple i tuszę distress przez maskę czy coś tam, to absolutnie nie ma potrzeby używania przezroczystego gesso. Ale tak jak mówię, ja nigdy nie wiem, więc wolę to gesso nałożyć i mieć taką stronę przygotowaną i czekającą na kolejny wpis. A z kolei używanie gesso na wierzchu, czyli tak jakby używanie go tak jakbym używała lakier, to jest głównie taki mój konik. Ja po prostu lubię, jak wszystko jest jednolite. I tutaj błyszczący gazetowy papier, no mówię, tak, on ma takie błyszczące wykończenie, więc drażniło mnie to i no, wolę sobie pokryć tym przezroczystym gesso na wierzchu i zabezpieczyć. Tym bardziej, że na koniec wpadłam jeszcze na pomysł, żeby zrobić takie chlapnięcia mgiełką. No i właśnie, taka mgiełka na niezabezpieczonym papierze mogłaby się wchłaniać, mogłyby się takie brzydkie, rozlane plamy robić, a w ten sposób, w związku z tym, że wszystko było zabezpieczone tym gesso, to zrobiły się przepiękne takie plamki z ciemniejszymi obwódkami. Znowu na zdjęciach na końcu filmu możecie to zobaczyć. No właśnie, to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i życzę Wam miłego i twórczego weekendu i miłego i twórczego przyszłego tygodnia. Do usłyszenia, pa, pa.